Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Wolfenstein Youngblood. Ja jestem Sarge i zabieramy się za chwileczkę za kolejne zadanie. Po tym jak ostatnio dostaliśmy się do pierwszego brata, czyli do tej jednej wieży, to teraz będziemy się powolutku przygotowywać do szturmu na drugą wieżę, ale najpierw zacznijmy od odnalezienia Protohunda. Dimitri poprosił nas, abyśmy zniszczyły specjalnego Panzerhunda i zdobyły znajdujące się w jego wnętrzu urządzenie rejestrujące, jakąś skrzynkę. Jeden z tych specjalnych Panzerhundów powinien być w areszcie politycznym numer 4. Powinniśmy tam zajrzeć i zdobyć tę skrzynkę. No to w takim razie zajrzyjmy na mapkę i nie pozostaje nic innego, jak tylko się tam wybrać. Jesteśmy na miejscu zatem. Standardowo na początek sprawdzić, czy amunicję mogę zebrać, ale nie tym razem. Sisters, the Panzerhund you're looking for is in one of the containers. You'll have to search through them all. Reckon we got some Nazis around here somewhere, Jess. Przynajmniej wiemy, gdzie tego szukać. Więc standardowo w tej miejscówce najpierw wbijamy na górę po klatce schodowej. I tutaj będziemy musieli się zmierzyć z przeciwnikami od razu na starcie. Znowu, kurde, przedostać się tędy. A ci żołnierze zawsze gadają o tym samym. Więc to akurat nic nowego. W takim razie zobaczmy, na co są odporni. Akurat nie są na nic odporni, więc możemy zacząć walczyć. Ciekawe, jeszcze nikt mnie na razie nie zauważył, ale to się zaraz zmieni. Tam mamy drona. Ja będę chciał się tutaj wbić. A może nawet przejdziemy tutaj od razu? Bez walczenia? Bo już przecież robiliśmy to niejednokrotnie w tej lokacji. Tutaj już będę musiał powalczyć troszkę, bo będzie ich za dużo za chwilę. Ojejku, tylko też muszę zmieniać pukawkę na bieżąco. Akurat ten jest odporny na inny rodzaj amunicji. Czy bardziej podatny właściwie na inny rodzaj amunicji. Ładnie poszło. O, widzę, że ty tę broń zdobyłaś, droga siostrzyczko. Szczerze mówiąc, mi też by się ta pukawka przydała. Ale jeszcze się na nią nie natknąłem, niestety. Szkoda, że nie mogę przyjąć broni od siostry właśnie. To akurat by się bardzo przydało. Ale może innym razem. Dobra, załatwmy jeszcze tego najpierw. I dopiero zabieramy się za kolejnego. Teraz strzelba i lecimy. Totalnie był oszołomiony, nie wiedział, co się dzieje chyba. Bardzo dobrze, o to chodziło. Czyli tutaj mamy już te kontenery. Ale najpierw załatwmy dowódcę. Jeszcze jeden tutaj żołnierz. Zgubany. Dobra, sprawdzamy w takim razie te kontenery. Okej. Akurat trafiliśmy. Dobra. Jezu, jeszcze tego muszę załatwić. Będzie tutaj przeszkadzał. To uwaga, rzućmy granaty. Dobrze, ale to niewiele, szczerze mówiąc, dało. Kurde. On tam z tyłu nie miał przypadkiem czułego punktu? Już nie jestem teraz pewien, ale i tak zaraz go załatwimy. No już prawie, już prawie. No. O właśnie. Tak czułem, że zaraz wybuchnie, dlatego się oddaliłem.
what looks like a schwartz box, a thingamajig, Soph. That's right, Jess. Let's return it to Dimitri. Aha, czyli po prostu wracamy do katakumb, żeby tę skrzynkę dostarczyć, ale tak się składa, że jeszcze tutaj nas coś atakuje. Najpierw trzeba to zniszczyć i myślę, że teraz będziemy mogli wracać, chociaż tutaj się jeszcze zastanawiam, bo widziałem w tym miejscu skrzynkę. Dieselkraftwerkiem możemy to otworzyć. Więc zamieńmy w takim razie broń. Jestem pewien teraz, pod którym mogę sobie to zmieniać, kurczę. Bo tu jest laserkraftwerk. A, bo ja nie mam dieselkraftwerka w tym momencie. Jest Kugelhammer, ale tutaj mamy te hammerowe bronie. No właśnie, czyli tego nie otworzymy za bardzo. No chyba, że... Czekajcie, jeszcze jedna jest opcja ewentualnie. Dieselhammer może zadziała. Czyli to będzie ten. I've never seen anything like this. Reminds me of that labor camp in Croatia daddy told us about. The one that was run by that crazy Nazi lady. No cóż, niestety ta broń mi tego nie otworzy, więc muszę obejść się smakiem, a więc nie pozostaje nic innego, jak tylko wrócić do katakumb. I oczywiście dostarczyć skrzynkę Dimitriemu. So, how is mission gone? Okey-dokey, my girls. This Schwarzebox has location of one of the bunkers where Nazi manufacture Panzerhand. Go there and destroy the assembly controls for the Nazi dogs. Da? No dawaj. A proszę. Myślałem, że może to będzie jako oddzielna nowa misja, ale jak najbardziej kontynuujemy, tylko że w ramach tego samego zadania, czyli tym razem kierunek Bulwar Zwycięstwa. Jesteśmy i lecimy od razu. Amunicja uzupełniona. Dobra, zamienię sobie na inną broń. No i tutaj oczywiście wrogowie na początku, jak zawsze. Tylko że tak, no ja muszę iść tędy, jak rozumiem. Nie ma zatem potrzeby ze wszystkimi walczyć, ale uwaga tutaj, kurde. Ten laserowy psiak będzie mnie teraz atakować, ale... Ja skupiam się na tym, żeby dotrzeć w ogóle do wyjścia, tylko w końcu z której strony to było? O, a tutaj tak w ogóle widzę, że mamy monety dodatkowe. Proszę bardzo. 50 sztuk. No i teraz mamy mały problem, bo muszę sobie zmienić pukawkę i odeprzeć ataki tych przeciwników. Jest nowy poziom doświadczenia. Czekajcie, czy to przypadkiem nie tutaj było przejście, które mnie interesuje? No, nie wiem, nie wiem. Chyba wydaje się jednak, że w złym kierunku poszedłem, co? Na to troszkę wygląda i to mnie martwi, bo będę musiał jeszcze wracać. To będzie tam, kurde, za tym budynkiem. Tutaj to ja wcześniej pokonywałem jakiegoś potężniejszego dowódcę w ramach osobnego zadania. Pamiętam tę lokację. I faktycznie nie przypomina mi się, żeby tutaj akurat było... przejście do podziemi, a to w tym momencie mnie najwyraźniej interesuje. Chociaż nie, tędy mogę jeszcze dalej iść. Spoko. To sprawdzimy to sobie. Rzeczywiście tam dalej nie szedłem, dlatego nie do końca jestem właśnie zorientowany w temacie tej lokacji. A przynajmniej tej części lokacji. Ale teraz będziemy mogli sobie nadrobić. O, a tu jest jeszcze notka. Pamiętnik Lucille. Czekajcie, czekajcie, jeszcze wam pokażę resztę. Oczywiście w tym czasie mnie atakują, kurczę. To się mogło fatalnie dla mnie skończyć. Na szczęście Sophie sobie poradziła, ale patrzcie, ilu tu jeszcze jest przeciwników. Dobra, wszyscy zginęli. No prawie wszyscy, bo jeszcze mamy... tych przeciwników. One są trochę bardziej wytrzymałe, przynajmniej dopóki nie podejdziemy ze strzelbą, co? No. Teraz załatwiliśmy wszystkich i myślę, że można ruszać tędy i mam nadzieję, że to mnie ostatecznie doprowadzi do celu. Tak minimapa wygląda, że chyba właśnie tutaj normalnie sobie w prawo skręcimy. Tylko, że tu jest więcej przeciwników jeszcze. No kurde. To co? Załatwimy ich również.
Irgendwas ist im Busch. Dobra. Chyba, że to jest ewentualnie moment, kiedy ja mógłbym spróbować przebiec jak najszybciej. Czekajcie, tutaj mamy dowódcę. A, bo tutaj kurde są drzwi jakieś. Dobra, uzupełniony pancerz. No, to jednak nie będę się tak przebijał teraz na siłę. Lepiej mimo wszystko najpierw rozprawić się ze wszystkimi i dopiero spróbować się przedostać dalej. Bo widać jak to tutaj wygląda, jednak jest za dużo tych gości dookoła. Z każdej strony napierają rzeczywiście. Dobra. Niespodzianka. Kto jeszcze? Tutaj mamy następnych oczywiście. I w ogóle wybiegli, kurczę, w większej grupie. Pozbyć się tego pancerza jego. Dobra. Czy on rzucił mi granat? No właśnie. Teraz się wykrwawiam. Czy ona da radę mnie uratować? No błagam cię. Ja cię kręcę w ostatniej chwili. O, już byłem wkurzony solidnie na nią, bo biegała tutaj dookoła. Nie miała zamiaru mi pomagać. Ale dobra, udało się, tylko kurde. Znowu zaraz mogę zginąć. Szybkie uzupełnienie pancerza i od razu lepiej z wytrzymałością mojej bohaterki. Ależ się tutaj naprawdę wpakowałem w całą grupę. Dobra, jest czas, żeby troszkę sobie uzupełnić. Zarówno pancerza, jak i energii właśnie. I teraz, słuchajcie, czyli tędy jednak nie przechodzimy. Otwierają się gdzie indziej, a więc muszę od góry się dostać. No i teraz, kurczę, żebym pamiętał, to bym sobie odblokował na dole. Wcześniej tego nie zrobiłem. A tu proszę. Bo przechodziłem tędy na pewno w ramach jakiegoś zadania. Dobra, 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 bo tu jest jeszcze ten. Dobra, załatwiony. Oczekiwanie o prośbę na kod. Tu akurat nie jest to konieczne chyba, prawda? Chociaż... Nie no, niekoniecznie. Dobra. Heads up. Disturbing reports coming in from multiple sources. Nazis are wantonly executing civilians in your area. Rescue as many as you can, okay? No nie wiem, czy będzie nam dane to zrobić. Kurde, z tej strony jest zejście do podziemi, ale w końcu to mnie teraz nie interesuje, prawda? Bo ja mam przejście gdzieś tam. No, ja mam nadzieję, że idę w końcu w dobrym kierunku, bo naprawdę się tu można zagubić. Czekajcie. Z tego muszę skorzystać. No nie, no bo tutaj... No właśnie, na prośbę o kod czekamy. Ale to... Tylko w sytuacji, gdy musiał rzeczywiście się tędy dostać. Ale wygląda na to, że jest to, kurczę, konieczne. No sam już nie wiem. Sophie nie zamierza jakoś z tego skorzystać. My tu sobie przecież przejście odblokowaliśmy. Dobra, stwierdziłem ostatecznie, że tutaj przejdziemy do tych cywili, uratujemy ich. Ale moje jedno podstawowe pytanie jest takie, jak ja w końcu mam się, kurczę, dostać do tych podziemi? No bo to nie jest przecież tędy, tutaj jest w ogóle zablokowane, a tędy mogę przejść, o kurde. No nie wierzę w to. Czyli jednak byłem cały czas na dobrym tropie? Girls, a very important Nazi engineer target is in your district. Eliminate him when you get the chance. Poważnie akurat tutaj go mamy? Abby, the Nazi engineer's dead. Awesome job, girls. Ale jaja. Pierwszy raz mi się chyba zdarzyło, żeby tak blisko był od razu ten opcjonalny cel. Nagle nam się za plecami pojawili. No kurczę, jak ja mogłem nie zwrócić uwagi na to przejście wcześniej, no? Wszystko właśnie przez to trochę, że jeszcze tu nas nie było do tej pory.
I zwróćcie uwagę, że tu jest w ogóle też przejście zablokowane z tej strony. Ale to co, rozumiem, że na dole, bo to jest kolejna stacja metra. Możemy odblokować. Proszę. No to fajnie, przynajmniej się udało coś zrobić dodatkowo, żeby móc tutaj się bezpośrednio od razu przenosić od innej strony. Nieco szybciej. Dziennik ruchu oporu udało się znaleźć, Bulwar Zwycięstwa. Możecie sobie zatrzymać film i poczytać. A ja tymczasem lecę dalej. Już teraz naprawdę do naszego celu. Bo trochę się tutaj rzeczywiście zagubiliśmy w pewnym momencie. Jeszcze jakiś tekst, artykuł numer 16. A to wciąż nie wszystko. Co mamy do zrobienia? No bo teraz tam jakoś się udać, tak? Rozumiem, że tędy dam radę. A nie, bo kurde, teraz bym się wracał. Ale tutaj jakoś naokoło myślę, że spokojnie się uda. Tylko, że uwaga, bo co my tu mamy? Kurde. Dobra, trzeba będzie mocniejszy arsenał wykorzystać, myślę. Albo wiecie co? Wykorzystajmy tego Überhammera, tak to się chyba nazywało. Jasny gwint, tylko że to trzeba dobrze wypuścić. Najpierw. Ładnie. Rewelacja. To jest potężna broń. Ta? No tutaj trochę muszę podziałać, kurczę, z tą ciężką bronią. Dobra, i jeszcze wróćmy do tego Überhammera i spróbujemy zaatakować. Ja cię kręcę. No, jeszcze. Przesadziłem trochę. No nie trafiłem, kurde. To jest najbardziej uciążliwe w tym wszystkim. Trochę muszę się zmierzyć z paroma zwykłymi przeciwnikami, którzy tu jeszcze przeszkadzają. Ale i tamtego zaraz załatwimy, spokojnie. Też, kurczę, wytrzymały. Jeszcze jeden. Dawać go. Okej, akurat mi się uzupełniło, żeby móc tarczę naprawić. I teraz tutaj ten dron jeszcze. O Jezu, no i ten wrócił. Dobra, dawać mi tutaj tego Überhammera. Naładować najpierw. Trafiony. Ja cię kręcę, przecież to jakaś masakra jest tutaj. Przejdź tędy. Dobra. Co tu się wyprawia? Momentami to niewiele widać nawet przez te wszystkie wybuchy. Obstawa solidna. No rozwal go wreszcie. Mógłbym na pewno mu te łapy mechaniczne odczepić, gdybym w nie strzelał wystarczająco długo. Ale już teraz za późno troszkę na to. Dobra, dawać szybko strzelbę. I z bliska go. Atakujemy. Dobra. Jeszcze drony. A ten jeszcze... Kurde, jeszcze nie zniszczony. Dawaj. Najważniejsze, że największe zagrożenie zażegnane teraz. Tu jeszcze jeden, kurczę no. Dawać teraz tego. O, rzesz w mordę. Ile tu jest tych dronów? Come on! Nie przesadzacie trochę?
Przeładuj to. Jezu. Jakim cudem aż tylu się tutaj ich znalazło? Później muszę sobie sprawdzić umiejętności, ale na razie nie ma szans na to, żeby tracić teraz czas. Dobra, weźmy sobie coś mocniejszego w takim razie. Tylko zamieniamy pukawkę na tą. Teraz lecimy. Dobra, wystarczy. No i to chyba w końcu wszyscy. Tutaj mamy bramę. Patrzcie, to jest brat 3. No to nie dziwota, że tu jest tylu przeciwników. Ale tam to jest strata amunicji akurat na nią. Skoro możemy paroma strzałami ze strzelby to sprawę załatwić. No dobra, wreszcie tutaj się udajmy. I oczywiście, nie musiałem, kurde, ich tutaj pokonywać, ale szczerze mówiąc, kusiło mnie mocno i chciałem wam też pokazać walkę. Girls, the Nazis have scheduled a meeting at a place near your location. Go to the meeting room and put a microphone on the phone inside, so we can gather some valuable intel. Good luck. Nie będziemy się teraz tym zajmować, Abby, przykro mi. W każdym razie chciałem wam też pokazać walkę z potężniejszym przeciwnikiem, tym bardziej, że było to naprawdę widowiskowe tutaj. I teraz tak. Tędy chyba będę musiał się dostać. Proszę bardzo, mamy rzeczywiście zejście. Zaraz tam przejdziemy, tylko jeszcze uzupełnię sobie, co tylko tutaj mogę. Okej. I to chyba by było na tyle na razie. Ewentualnie... No dobra, już nie ma co szukać. Tutaj Diesel Kraftwerk. Czyli akurat ta broń, której nie posiadam w tym momencie, tak? Czekajcie, zobaczmy. Tak, ciągle mam tylko tego Laser Kraftwerka. Dobra. Schodzimy w takim razie i ruszamy do fabryki Panzerhundów. I mam nadzieję, że w końcu się tam, kurczę, dostaniemy, co? Przełączmy może sobie na karabin szturmowy, no bo tutaj jest ta latarka. I teraz tak, około 100 metrów stąd, powiedzmy. Zniszcz urządzenia sterujące produkcją. This must be that bunker Dmitri mentioned. Yep. Let's find the assembly controls and fuck their shit up, Jess. Zdecydowanie się zgadzam, Sophie. Nie ma co czekać. Tam już się, kurde, zorientowali. Aha, czyli po prostu muszę zacząć w to strzelać. Dobra. Hell yeah. Wow, that was so fucking cool, Soph. Na pewno będą tego miejsca pilnować mocno. Przygotujmy się na to. Ale od razu przebijamy się do kolejnego urządzenia. Czyli tutaj. Hey Abby, how we doing so far? I'd say your performance has been satisfactory. High praise coming from you. Wydaje mi się, że teraz to ja powinienem się wycofać, co? Mamy takie pojedyncze pomieszczenie, chociaż widzę, że tutaj to jest wszystko wielopoziomowe. Więc coś, co może się wydawać początkowo na minimapie jakimś ślepym zaułkiem, ostatecznie może się okazać, że jednak jesteśmy w stanie na przykład przejść tędy. I mam nadzieję, że później prosto do celu, chociaż jak tutaj patrzę, to niestety, ale troszeczkę się oddalamy od tego celu. Lekko się obawiam, czy idę w dobrą stronę, ale może i tak, popatrzcie. Tutaj mamy zakręt w lewo. A my musimy ruszać rzeczywiście na górę. Więc chyba jesteśmy na dobrym tropie. Oby. Patrzcie, to już będzie tutaj. I oczywiście wrogowie pilnują tego miejsca. Tam mamy dowódcę. Idę od razu do niego. Nie jestem tylko do końca pewien, którędy. Dobra. Okej, dowódca zginął, to najważniejsze.
misja ukończona. Jeszcze jakieś pytania, panowie? Kurde, jeszcze ten. I to dwóch nawet przyszło. Dobra. Большое спасибо. You are very, very good. Resistance should thank Lucky Star they have you. Da. No, widać, że nasze siostrzyczki nabierają, kurczę, doświadczenia. Z każdą kolejną misją idzie im coraz lepiej. Myślę, że jak ostatecznie będziemy próbowali odnaleźć już tatusia, to wtedy będziemy rzeczywiście na to wystarczająco gotowi. Dobra, pytanie, czy ja już mogę wracać, czy nadal są tutaj wrogowie w pobliżu? Nadal się znajdują w pobliżu, dobra, i to nawet bliżej niż myślałem. Muszę wciąż jeszcze powalczyć. Dobra. Możesz mordę jeszcze tutaj, kurczę. Dobra. Potrzebujemy innej pukawki zdecydowanie. Problem polega na tym, że on też będzie we mnie napierał. Dobra, przejdziemy dalej. On się tu zaklinował chyba. No i udało się w takim razie, ale pokazali się następni. Czy to są w końcu wszyscy? Trochę na to wygląda. Mamy tu jeszcze monety. I ewentualnie do tego pomieszczenia jeszcze chciałem zajrzeć, ale dobra, nic ciekawego, więc wracamy. No i na koniec chciałbym przygotować się do przejścia do podziemi Brata 2, oddział ruchu oporu, któremu powierzono zadanie stworzenia przejścia do podziemi Brata 2 za pomocą laserowego urządzenia. Zaginął. Gemma chce, abyśmy udały się do aresztu politycznego numer 4 i to sprawdziły, czyli znowu zmierzamy do tej samej lokacji, co? Poprzednio zadanie, które pozwalało nam odnaleźć podziemia prowadzące do Brata 1, było dość krótkie, więc myślę, że może i tutaj będzie podobnie. Okay, let's find that laser thingy, buddy. On it. Could be enemies nearby, sis. Be careful. Samo urządzenie jest stosunkowo niedaleko stąd, trochę ponad 100 metrów dalej. Znowu się muszę, kurde, przebić przez te oddziały. Nie pierwszy raz. I pewnie nie ostatni. Drogi. Lecimy tutaj. Chociaż, kurde, się zastanawiam, czy to dobrze, że ja tędy akurat próbuję, bo mieliśmy drogę w prawo, a czy była w lewo? Zaraz się pewnie przekonamy. O. Żebym znowu nie miał takiej zagwozdki, że biegnę i nagle nie wiadomo, gdzie mam iść. Otwierają się z drugiej strony te drzwi. To ciekawe. Mocno poszedłem teraz do przodu. Nie wiem, czy to był dobry plan. Ale być może i tak, patrzcie. Tędy chyba powinienem rzeczywiście ruszać. Tylko, że tu będzie wrogów coraz więcej chyba. Jasny gwint, no nie wierzę. Czekajcie, bo nie wiem, czy to nie będzie główne przejście do tej bramy. A my moglibyśmy spróbować tędy się dostać. Okej. Niech tylko Sophie za mną pójdzie. Patrzcie. Mamy urządzenie laserowe. Nie chce mi się na ciebie zmieniać broni. I dobrze, że nie zmieniłem, bo tutaj mamy akurat takich, na których działa dobrze ta strzelba. No i okej, możemy zabrać się za to urządzenie w takim razie. Abby, this laser doohickey's out of power. Copy that. Patching Gemma through. All right, girls. I know the Nazis keep laser batteries in a stash somewhere on Victory Boulevard. Should get the device up and running again for you.
Chyba sobie jaja robicie, czyli przechodzimy w takim razie do jeszcze kolejnej lokacji. A więc ponownie Bulwar Zwycięstwa. Okay. Gemma said the laser batteries should be in a stash somewhere around here. Okay. Let's search around, dude. Tym razem w tę stronę ruszamy. Przykro mi, panowie. Spieszy mi się. Dobra. W miarę jak odwiedzamy te kolejne lokacje, już trafiamy do nich po raz kolejny, to nabieramy takiej wprawy, żeby szybko przebić się przez przeciwników. No tutaj przecież też, kurczę, stoczyliśmy ostatnio te walki, ale akurat w tym przypadku nie wiem, czy nie powinienem gości jednak pokonać, bo tutaj będzie ich po prostu za dużo. Dobra, jeszcze robocik tutaj. Zdecydowanie warto było najpierw się nimi zająć. Teraz nie ma ich aż tak wielu w sumie. No i właśnie, jeszcze bym zapomniał o punktach umiejętności. Miałem je rozdysponować trochę. Obrywajcie, kurczę, ja mam tutaj już zero pancerza. Teraz sobie uzupełnimy. Następny z tym innym rodzajem pancerza. Dobra, szybko zniwelowane, ale tu jeszcze jeden atakuje. Komandant. Szkoda, że na koniec dopiero załatwiony. Ale dobra. Tu jeszcze ty. Swoją drogą ciekawostka, bo te drzwi są znowu zamknięte, mimo że ja już je odblokowałem. Myślałem, że one pozostaną otwarte. Ale chyba jednak nie. No właśnie, otwierały się gdzie indziej. Trochę szkoda. Teoretycznie w wielu sytuacjach było tak, że jednak się zapisywały te zmiany, jakie wprowadziliśmy w danej miejscówce. Tu akurat było inaczej. No ale dobra, bo ja miałem się tutaj dostać, tak czy siak, do tego kontenera. Więc zróbmy to. O dziwo, żadnego Panzerhunda, co? Got the battery for the laser thingy, Soph. Oh, reminds me of that time Kenneth got trapped by the Tweed terrorists in the case of the Curious Chameleon. Yeah, fucking funny. Dobra. Czyli teraz będziemy musieli wrócić się do tamtego urządzenia. Umieścić akumulator. I to by było na tyle. Zanim to zrobimy, to ja jeszcze tylko zerknę tutaj na postać. Patrzcie, mamy 5 punktów, jest 30 też poziom doświadczenia, więc teoretycznie mamy również ten ostatni dział umiejętności dostępny. Ale kurczę, ja jednak chciałem w końcu to miażdżenie odblokować. Wykorzystaj sprint do zadawania obrażeń lub powalania lekko opancerzonych przeciwników. Naciśnij C podczas skoku, aby wykonać uderzenie z powietrza raniące pobliskich wrogów. I cieszy mnie to, że równocześnie będę mógł korzystać z tego, jak i z tego. Więc kamuflaż i miażdżenie. Kamuflaż jest po prostu pod przyciskiem, a miażdżenie siłą rzeczy w trakcie sprintu. Ewentualnie możemy sobie właśnie coś zmiażdżyć od góry. Nie, nie w ten sposób. Mam akurat kucnięcie pod C. O właśnie. I tak będzie można rozbijać te skrzynki drewniane, żeby szybko się do zawartości dobierać. Okay, girls. I'm reading a faint signal of an Enigma machine near your location. Try to get to it before the Nazis take it out, okay? Spokojnie, Abby, już się tym zajmowaliśmy. Teraz nie będziemy tego robić. Powiem wam tak, ja się z wami spotkam już od razu przy tym urządzeniu, bo drogę znamy doskonale, a po drodze po prostu będę musiał albo wyeliminować przeciwników, albo ich ominąć. No to jesteśmy na miejscu, panie i panowie. Dość szybko tutaj przebiegłem sobie i teraz mogę zająć się jeszcze tymi przeciwnikami i za chwilę umieścimy akumulator. Dobra. Wchodzimy zatem tutaj. Umieszczamy akumulator. Need to charge up that laser, whatever it is, so. Czyli co, w oczekiwaniu ktoś mnie zaatakuje, oczywiście.
The Nazis have scheduled a meeting at a place near your location. Go to the meeting room and put a microphone on the phone inside so we can gather some valuable intel. Good luck. Oczywiście, że skubane roboty musiały wyjść, no. Keep up the good work, so. Jeszcze dron. I możemy uruchomić urządzenie. Szybko. Fucking A! We did it, Soph. Good job, sis. Good job, sisters. You can use the underground entrance to access Brother 2 now. Could come in handy. No i bardzo mnie to cieszy. You girls are bloody amazing. I see now why your father spoke so highly of you. Thank you ever so much. Aha, bo tu jest w ogóle jakieś inne przejście do wcześniejszej części lokacji. Tutaj Diesel Kraftwerk potrzebny. W takim razie zostawiamy to teraz w spokoju. No i wejście do podziemi jest tutaj. Czyli tak jak to robiłem w przypadku Brata 1, tak i teraz się z wami pożegnam, a w następnym materiale rozpoczniemy sobie od tego miejsca i będziemy dostawać się do tych podziemi, żeby dostać się do tej wieży i tam misję fabularną rozegrać. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek, zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!